Cześć wszystkim, jestem biedny Tomek. Ostatnio w internecie zobaczyłem, że jest na internecie ktoś taki jak Lord Crushfield. Chciałem tylko się odnieść do jego filmu i pokazać wam, jak na przykład żyję ja. Nie jestem z wysokiej grupy i nawet nie jestem z klasy średniej i chcę wam pokazać, że z tego co teraz mam, można dojść kiedyś do takiego poziomu, jakim jest Lord Crushfield. Zapraszam was do mojego domu. Z drzwi wejściowych, jak widzicie, wchodzimy. Tutaj mamy nasz, jak to ludzie mówią, schowek. Są tu różne niepotrzebne rzeczy, także przejdźmy od razu do mojego mieszkania. Ogólnie mieszkanie znajduje się na minus jeden piętrze dużego domu. Dlaczego? Ponieważ ja wynajmuję te mieszkanie i głównie ja tu robię, ja tu płacę, znaczy to nie ja płacę, tylko płaci, dopłacają i ja tu sobie mieszkam. Zobaczcie, tutaj jest moja na przykład kolekcja kwiatków. Ładne kwiatki, bardzo mi się podobają. Tutaj jest na przykład radio, z którego czasami do śniadania słucham sobie dziennych wiadomości. Tutaj mamy oczywiście buty. Buty. Zapraszam was dalej. Tutaj zobaczcie, mamy czujnik dymu. Bo zobaczcie, tutaj stoi nasz piec. Piec oczywiście nie jest mój, ma jakieś 12 lat, ale myślę, że mógłby jakieś 12 lat jeszcze swoje przeżyć. Zobaczcie, tu mam lampkę, gdyby mi było ciemno w nocy, więc mogę sobie ją zapalić. Tutaj proszę bardzo, przepraszam, moja dziewczyna to zostawiła, bo ostatnio se poszła. Czekam na nią. I tutaj mam na przykład jakby salon. Tutaj mogą przyjść znajomi, możemy sobie wypić piwo i możemy sobie porozmawiać. Tutaj oczywiście, jak wejdziemy, to zobaczcie. Macie na przykład różnego rodzaju leki. Tutaj macie schowki, nie będę wam pokazywał co jest w szafkach, bo mama mnie nauczyła, że nie można pokazywać, nie można przeszukiwać komuś domu. A ja wam pokazuję, więc tyle co mogę to pokazuję. Zobaczcie, tutaj jest moja łazienka. Tutaj jest moja łaźnia, tu często lubię się odstresowywać. Tutaj mamy kabinę, z której niestety mam zabronione korzystać, więc najczęściej korzystam z kąpieli, jak widzicie w tej wannie. Aktualnie w tej wannie od 4 dni znajdują się ogórki różnej maści, więc nie kąpałem się od tylu dni. Co najwyżej przemywałem pachy, oto w tej umywalce, w której na co dzień, urzęduję. Tutaj macie wszystkie kosmetyki, wszystkie macie pasty do zębów i tym podobne. Tutaj oczywiście macie kibelek, ale to nieważne. I tutaj macie dwa bojlery, z tego dwa nie działają. I tutaj jeszcze macie zamrażarkę, lecz niestety jest na klucz, a ja nie mam klucza, by jej otworzyć. Chodźcie dalej, to pokażę wam moją sypialnię. Albo powiedzcie mi sami, czy wolelibyście sypialnię, czy jednak wolelibyście kuchnię? Ale zaczniemy od sypialni. Zobaczcie, do mojej sypialni wchodzimy tutaj. Jak widzicie, jest tu całkiem dużo miejsca. Tutaj mam szafę z moimi ciuchami. Na co dzień się właśnie tak ubieram, wiecie, tak fajnie. Dobra, zapraszam was dalej. Tutaj mam książki do uczenia się, więc jest wszystko ok. Tutaj mam koszyk, który dostałem kiedyś od mamy. Tutaj oczywiście szafki, moje rzeczy, nic takiego konkretnego. Tutaj jak potrzebuję wyjść gdzieś na randkę z moją dziewczyną albo z koleżanką, to na przykład prasuję sobie rzeczy. Także przejdźmy dalej. Tutaj oczywiście mamy łóżko, w którym na co dzień śpię. Tu jeszcze są moje wyprane rzeczy. Zobaczcie, z tym misiem. Tego misia mam od 12 lat i po prostu nie mogę bez niego zasnąć. Tutaj jak widzicie reszta moich rzeczy. Także teraz musimy przejść do kuchni. A w skrócie mówiąc, do mojej kuchni, która tak naprawdę została zmieniona miesiąc temu poprzez to, że dostałem dofinansowanie z Unii Europejskiej, a tak dokładniej to właściciele domu dostali dofinansowanie z Unii Europejskiej i zmienili meble, które miały już 24 lata, na nowsze, także ta jakby kuchnia wydaje mi się być troszeczkę lepsza. Aczkolwiek no niczym się nie różni od innej kuchni. Szafki, lodówka, tutaj zobaczcie, mam dużo mam przypinek. Oczywiście ja nigdy w nich nie byłem. Najczęściej to mój brat mi przywozi, który jest właścicielem sklepu z samochodami. Pozdrawiam serdecznie cię, Grzesiek. Dobrze. To teraz tak, w lodówce nic ciekawego nie mam. Mam na przykład obiad na 6 dni, ponieważ jest to około 1 kg łazanek. I tak często właśnie dostaję jedzenie. Lubię też popić to na przykład maślanką.
Oczywiście nie reklamujemy. I tak. I co ja mam w kuchni, mogę jeszcze powiedzieć. Jak przychodzi moja dziewczyna, to siadamy sobie tutaj, bierzemy świeczki, odpalamy i rozkoszujemy się bardzo, bardzo romantyczną kolacją. Dobrze, moi drodzy, także już prawie cały dom mamy za sobą, ale muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Ta rzecz została mi zabroniona surowo na samym początku, nie mogłem tam w ogóle wchodzić, lecz niestety, jak to się mówi, zasady są po to, żeby je łamać, to zanim właściciele tego domu połamią mi kości, to zdążę wam pokazać, co tutaj jest. Dobrze, wchodzimy i tutaj jest, proszę państwa, samochód właścicieli. Samochód właścicieli, pytacie się, dlaczego ja mam do nich dostęp? Ponieważ właściciele, dorabiając klucze mi do tego mieszkania, przez przypadek dali mi również klucze do samochodu, więc ja czasami lubię sobie wsiąść tak do samochodu, tak jak oni wszyscy robią, wsiąść tak do samochodu, zamknąć oczy i pomyśleć sobie, że po prostu sobie jadę. Także tutaj oprócz tego samochodu mamy jakieś różne, prawda, narzędzia. O, i zobaczcie, tutaj jest moja ulubiona część. Słoików jest tak dużo, że nawet jak podbiorę jeden, to właściciele nie potrafią się zorientować. Zobaczcie, mamy tu naprawdę dużo przeróżnych rzeczy. Różne surówki, jak widzicie, mamy buraczki, mamy jakieś fasolki. Lubię sobie tak często dogadzać, jedząc sobie w spokoju i oglądając telewizję. Niestety obecnie nie mam telewizora, bo zepsuł się pilot. Dobrze, proszę państwa, jeżeli spodobał wam się ten odcinek i chcecie, żeby kiedyś biedny Tomek dorównał Lordowi Kruszwilowi, to zostawcie subskrypcję właśnie w tym miejscu, albo tu na dole, nie w moim kroku, ale tu na dole w subskrypcję. Kliknij subskrypcję i daj łapkę w górę, a biedny Tomek będzie szczęśliwy. Także dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i jeżeli zostawicie pod tym filmem 750 łapek, to w następnym odcinku pokażę wam, jak w biedny sposób poderwać dziewczynę. Także piszcie komentarze, powiedzcie, co uważacie o moim mieszkaniu i ja was chciałbym pożegnać bardzo miłym gestem, jak to się mówi, pa pa!